Pewnego razu Chrytum cisnął się do Jezusa, by słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i pokładali sieci. Przeszedł do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zgarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczęły się rwać. Skinęli więc na współtowarzysze z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Jego bowiem wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, to ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łódź na ląd, zostawił wszystko i poszli za nim. Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. To jest podstawowa prawda, która dotyczy każdego z nas. Nikt nie jest bez grzechu, nikt nie jest wolny, czysty. Nikt tego sobie nie może powiedzieć. A na innym miejscu Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział: nie przyszedłem do tych, którzy się dobrze mają, ale tych, którzy się źle mają. Lekarz nie przychodzi do zdrowych, tylko do chorych. Wszyscy jesteśmy gdzieś skażeni tajemnicą nieprawości, która w nas jest. Ona dotyka nas bardzo głęboko. Powoduje niewłaściwy sposób patrzenia na życie. Ponadto nasze pragnienia, chęci idą w innym kierunku niż to było w zamyśle Bożym. A nawet jeżeli mamy lepsze widzenie i pragnienia są ustawione, to jeszcze jest problem naszej woli, żebyśmy to umieli w życiu realizować i być konsekwentni w tym wszystkim. Nie wystarczy wiedzieć, co jest dobre, co jest złe. Nie wystarczy to wiedzieć. Trzeba jeszcze nie tylko tego chcieć, ale trzeba to jednocześnie w życiu zrealizować. I dopiero wtedy, kiedy nie tylko słuchamy Słowa Bożego, rozpoznajemy w nim prawdę, dobro, ale wtedy, kiedy to wprowadzamy w nasze życie, dopiero wtedy, tak to później Pan Jezus powie, będzie to budowa oparta o skałę, a nie zbudowana na piasku. Dopiero wtedy ta nasza budowla zaczyna być solidną budową. A i wtedy jeszcze jest tak, że Bóg tego kocha, karci i ćwiczy i dopuszcza różne pokusy i trudności, czasami nieszczęścia, po to, żeby ta nasza wiara się oczyściła i była autentycznie czysta, bezinteresowna. Wyrastała tylko z tego, co jest dobre i szukała tego, co dobre, bez jakiegoś interesu. To doświadczenie pierwszych uczniów z tym połowem, który tutaj jest opisany w Ewangelii, jest takim dotknięciem, uświadomieniem sobie, że to ten, który do nich mówi, jest kimś nadzwyczajnym, kimś, kto jest posłańcem od Boga. I w tym momencie włącza się coś, co w Starym Testamencie nazywa się bojaźń Boża. Wtedy człowiek sobie zdaje sprawę, że właściwie sam bez jakiegoś właśnie oczyszczenia, bez pomocy, nie może w sposób taki śmiały stanąć przed Bogiem. Ten lęk czasami człowieka pcha w jakąś ucieczkę, próbę tuszowania czegoś, usprawiedliwiania się. Ważne jest, aby przetrzymać ten pierwszy impuls, uświadomić sobie swoją słabość, swoje grzechy, umieć je przyjąć, wyznać je i powierzyć się temu, który przyszedł po to, by nas uleczyć, żeby on sam nas do Boga doprowadził. I stopniowo w Ewangelii odsłania się od to oblicze Boga jako Ojca Miłosiernego. Tego, który w swoim zamyśle ma tylko jedno pragnienie. Byśmy byli żywi. Byśmy byli żywi, byśmy stali się rzeczywiście Jego dziećmi i naśladowcami. Taki był zamysł od samego początku w naszym tworzeniu nas. I tak Bóg do końca chce ten zamysł przeprowadzić. Jezus jest tym, który ten zamysł do końca wypowiada i go realizuje poprzez całkowitą otwartość Bożego serca na nas, na naszą odpowiedź, na którą On czeka z utęsknieniem. Nasza odpowiedź wpierw była
udzielona podczas chrztu. Najczęściej to jest tak, że niekoniecznie przez nas samych, ale przez rodziców. No ale potem całe życie jest po to, żebyśmy tą odpowiedź mieli dawać. W sposób szczególny dajemy tą odpowiedź podczas Eucharystii. I to szczególnie w momencie, kiedy przyjmujemy komunię. Ciało i krew Chrystus, który staje się dla nas pokarmem życia, staje się lekarstwem w naszym życiu. Odpowiadając to krótki amen, mówię, tak, to jest prawda, tak chcę, niech tak się stanie. Aby tak było konsekwentnie w naszym życiu.